Ryk lwa czy spokojny ludzki głos? Co jest straszniejsze dla dzikich zwierząt? Naukowcy ukryli głośniki wraz z kamerami blisko wodopojów na sawannie w 21 lokacjach Parku Narodowego w Afryce. Urządzenia odtwarzały zaskoczonym zwierzętom różne dźwięki, w tym ryki lwów, oraz spokojne ludzkie głosy w różnych językach. Przeanalizowano ponad 4000 nagrań, na których znajdowało się 19 gatunków zwierząt. Okazało się, że prawie wszystkie zwierzęta częściej uciekały przed ludzkim głosem i robiły to pospieszniej. Słonie okazały się całkiem odważne. W odpowiedzi na ryki lwów atakowały głośniki, ale nawet one uciekały w popłochu przed ludzkim głosem. Jak się okazuje, najstraszniejszymi zwierzętami jesteśmy my sami.